Politechnika jest obecna już przeszło 60 lat w Gemniku i tak naprawdę związała swoje losy w dużej części z przemysłem węglowym. Dzisiaj przemysł węglowy jest cały czas istotnym elementem gospodarki i społecznego miasta, ale musimy myśleć o przyszłości, musimy myśleć o tym, co będzie za lat 10, 15, 20, 30. No i trzeba nam z jednej strony śmiałej wizji, ale też trzeba miejsc, gdzie ta wizja może uzyskiwać pewien realny kształt. Możemy rozpocząć ewolucję od rybnickiego okręgu węglowego, ceniąc jego dziedzictwo, jego przeszłość, jego teraźniejszość, również i obecność w Rybniku, ale rozpocząć ewolucję rozmowy i pracę nad tym, by iść w kierunku nowych technologii, czystych technologii, no i technologii związanych z wodorem. Tak się dobrze składa, że rybnicki okręg węglowy może zostać przemianowany na rybnicki okręg wodorowy i dzisiaj dlatego tutaj jesteśmy. To będzie długa pewna trasa. To będzie trasa, która musi wiązać z jednej strony ten kapitał umysłowy, kapitał społeczny, który jest w Rybniku i w całym dawnym rybnickim okręgu węglowym, ale też kapitał umysłowy, który jest w Politechnice. I z wielką radością dzisiaj rozpoczynamy projekt, który mam nadzieję będzie oddziaływał na nasz region, na nasze województwo, być może nawet szerzej, przez najbliższe dekady. W spektrum naszego działania w Ministerstwie Przemysłu jest oczywiście szeroko pojęta transformacja województwa śląskiego. Przede wszystkim patrzymy na to wieloaspektowo i międzysektorowo. I jesteście Państwo dokładnie takim przykładem. Dzisiaj stajecie się benchmarkiem dla innych samorządów poprzez zainteresowanie Waszym projektem właśnie w aspekcie międzysektorowym. Poprzez zaproszenie wielu interesariuszy, również naukowych, pokazujecie, że te technologie, które są zwykle gdzieś tam w szerszym odbiorze, w zaciszu naukowców, one są dostępne, one są po prostu dla nas za chwilę zwykłe i będą do użycia. Miałam przyjemność zapoznać się z Państwa projektem, więc jesteście właśnie dokładnie przykładem takiego holistycznego podejścia do transformacji w naszym regionie. Polsat Plus od wielu lat bardzo mocno angażuje się w rozwój technologii wodorowej, to zresztą pewnie w skali Polski jesteśmy pionierami. Cieszy mnie to, że są takie miejsca właśnie tutaj, jak jesteśmy w Rybniku, gdzie zarówno władze samorządowe, jak i środowisko akademickie bardzo mocno wspierają te projekty. Wydaje mi się, że taka współpraca w trójkącie, gdzie mamy silne wsparcie samorządowe, gdzie mamy wsparcie akademickie i dodatkowo biznes prywatny, który rozwija te technologie, to jest najlepsza możliwa mieszanka, która po prostu powoduje, że ten cały wodorowy łańcuch jest rozwijany. Jak najbardziej perspektywiczna polityka, podejście bardzo racjonalne i cieszę się, że możemy też jako Grupa Cyfrowy Polsat uczestniczyć w tym projekcie. Przystępujemy swoim projektem. Projektem Centrum Odnawialnych Źródeł Energii i Technologii Wodorowej. Projekt, którego finansowanie mamy już zapewnione. Dyskutowaliśmy ten projekt z miastem, z panem prezydentem, z jego ludźmi i doprowadziliśmy to do końca. Siedziba będzie w Rybniku tego centrum. Rzeczy, które będą wchodziły w skład. Tam będzie 4 laboratoria, między innymi Laboratorium Technologii Wodorowych, Laboratorium Eko Dom Energia, gdzie również te technologie wodorowe będą wykorzystywane. Także, no i oczywiście Laboratorium Badań Ogniw Fotowoltaicznych. Mobilne laboratorium, bowiem to jest zielony wodór, jest nierozłącznie z tym związany.